Napisałeś mi list? No. Żartujesz? No nie, zobacz, w sercu masz. Teraz z kiwiarem nie jedziemy, tak? Stresuję się. Normalnie czuję stres w brzuchu. No siema. Słuchajcie, ostatnio widziałem taki trend na YouTubie, na TikToku i w ogóle, chociaż ja TikToku nie oglądam, ale powiedzmy, że na TikToku też. Że ludzie musieli wybierać dwie kartki. Stwierdziłem, że zrobimy Sandrze miłe wyzwanie. Mam nadzieję, że się ucieszy, że spośród dwóch kartek będzie wybierała jedną. Przygotowałem kilka zadań i kilka aktywności w ciągu dnia, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I co, trzymajcie się, lecimy do Sandry i miłego oglądania. Hała. Witamy Sandrę. Wiesz, co cię czeka? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. A chciałabyś wiedzieć? Nie. A więc tak, mam dla ciebie parę niespodzianek. Może kojarzysz taki trend z TikToka z karteczkami? A będę karteczki wybierać? Będziesz karteczki wybierać? Serio? No. A ile mam karteczek? 6. Chyba, albo 7, już nie pamiętam. Tak dużo? No. No to fajnie. To fajnie? No to idę po teczkę, misiu. Dobra. Dobra. Więc tak, mam magiczną teczkę, gdzie jest napisane fizyka zadania. Mam tutaj na końcu, tutaj w tym, taką jedną ciekawą rzecz. Mam nadzieję, że nie przesadziłem z tą rzeczą. O, lewa czy prawa? Twoją prawą. Dobrze, proszę. O, a gdzie jadę? Wybieraj drugą opcję. No to teraz twoja lewa. Moja lewa? Jedna długa. Czyli jedziemy po różyczkę. Tak, jedziemy po różyczkę. A drugiej było to? O nie! Najgorsze! Sama wybrałaś, misiu. No więc zapraszam za kierownicę i jedziemy. Dobrze. Po kwiatki. Dobrze. Zamieniamy się. Już, na dwa! Cieszysz się, misiu, na razie, czy nie? Tak. Tak? To jedziemy po kwiatki? Tak, ale poczekam chwilę, aż samochód się nagrzeje. Dobrze. No co? Zostań, misiu, idę po kwiatkę. Dobra. Dobra. A kierunkowska są już. Dzień dobry. Dzień dobry. Już panią jedną najdłuższą różę bym poprosił. Czerwoną. Taką czerwoną panterę, w sensie dwukolorową? Może być, no. Ale ładna, długa. Proszę, misiu, to dla ciebie. Bardzo ładnie pachnie. Tak? Tak. No wąchnij. No poka. No. Nie, ładnie pachnie. Dziękuję, dzieczko. Jest co? Kolejna karteczka. Zdradzę ci, gdzie jedziemy. Teraz z kiwiarem nie jedziemy, tak? Stresuję się. Normalnie czuję stres w brzuchu. Czemu? Nie wiem. Kraków czy Katowice? Nie, jasne. Jak bym miała tyle czasu dzisiaj jeszcze. Lewa czy prawa? Nie wiem. Nie wiem. Prawą. Prawą? Moją czy twoją? Twoją. Moją prawą, czyli tą. No. Uwaga. No. O, na rzeźne jedziemy, dobra. A drugie co było? Molosopot. A to lepiej chyba nawet. Tak? Tak mi się wydaje. Dobrze, to jedziemy do Gdańska. Widzu, trzymaj się wraz z nami. Ej, brudny jesteś. Dlaczego brudny jesteś? O, już czysto. Pa! Chyba widzowie, zamarznięte jezioro tam było. Ale strasznie. Jest jeden stopień, czy tam ile? Nie wiem. Minus jeden, przepraszam. I było zamarznięte jezioro. Jeszcze ile autobusów idzie? Jarasz się, misiu, autobusami, czy nie? Nie aż tak jak ty, na pewno. O, już nie ma autobusów, o, tam są jeszcze autobusy. Autobusy, autobusy, autobusy i tramwaje. Zawsze wyglądasz jak Eskimo. I co, cieszysz się? Tak. Tak? Tak. To dobrze. Idziemy zobaczyć, gdzie zaraz, dobra? Co? Idziemy zobaczyć, gdzie zaraz, dobra? No na mol, tak? Tak. No. Nic się nie spodziewa. Będę wam bułkę z Nutellą. Bułkę z Nutellą, tak? Tak. No to dobrze.
Molo to była tylko przykrywka. No właśnie. Musisz losować karteczkę mi się teraz. To dawaj. To daję. Dawaj. No, odwracaj się. Wybieraj jedną karteczkę i pokaż. Czekaj, bo nic nie widzę. Pokaż na widza najpierw. Dobra, kochani, rozładował się nam aparat. Niestety, dyntka. Aparat dyntka. I wyglądasz jak eski. No bo jest zimno i pada śnieg. Ten ton chyba. Tak? Chyba tak. No to lepiej wybrałaś, zobacz. A tu? Owoców pewnie by nawet nie mieli świeżych teraz w zimę. Co, cieszysz się? Tak. To idziemy. Chociaż trochę możesz poczuć się jak na wakacjach. Za oknem pada śnieg, ale jem gofra. Patrzcie, widzowie, jak dala śnieg. Pogoda w kwietniu. Mamy marzec. No to w marcu. To teraz wybieramy coś takiego, nie? Gdzie jedziemy? Czeka cię pierwsza aktywność dzisiejszego dnia. Więc daję ci karteczki zaraz. W prawą i w lewą rękę i zaraz będziesz wybierała, dobra? Dobra. Dobra. No, nie wiem, wcześniej wziąłem prawą. I może teraz też by wypadało wziąć prawą rękę. A to też bym wzięła prawą? Nie wiem. Wybieraj. Dobra, tam wybieram. Wybierasz prawą? Tak. No pokaż dla widza, co to jest. To tak? Dobrze widać? Odwrotnie. Tak? Mufą do ciebie ma być! Nie kręć nim, k***a, tylko mufą do ciebie! Tak, Misiu. To. Czekaj. Mogę spojrzeć? Tak. Ogród? No. I teraz musisz, Misiu, przekminić, co to jest. Ogród? Ogród. Nie rozumiem. No przekmin. Do ogrodu jedziemy? No, powiedzmy. Będziesz mi pokazywać swoją pracę z kiedyś, czy co? Nie rozumiem. Nie rozumiesz? No bo ogród jest na dworzu. Z taką pogodą jedziemy na dwór? Nie. Nie? Jedziemy ze środka. Do ogrodu do środka? Tak. Co? Nie rozumiem. Jak do środka, do ogrodu? Weź sobie telefon. No. Olivia Star Garden. Do takiego czegoś idziemy? No. Naprawdę? Naprawdę. Poważnie? No poważnie. Ale ładnie. Ładnie? No. Podoba ci się? No. A co masz w drugiej ręce? Nie wiem. Zobacz. Taras. Aha, na coś takiego to jest? Mhm. To? Tak. Ogród fajniejszy. Tak? Tak. To idziemy na ogród. Misiu, mam dla ciebie propozycję. No. Jak wygrasz ze mną w kamień, papier, nożyce, no, do jednego, no, to jedziemy tam i tam. Co ty na to? Kamień, papier, nożyce do jednego? Tak, kamień, papier, nożyce do jednego. Dobra. Dobra? No, nie mam nic do stracenia. Trzy, cztery. O nie. No trudno. Widzu, słuchaj, ja prowadzę, bo Sandra się boi trochę, bo jest pogoda taka jaka jest. No, to sam powiedziałeś, że ty będziesz jechać. No, a Misiu boi się trochę, prawda? No, ja nie lubię, jak pada śnieg i deszcz i w ogóle. No, więc ja poprowadzę, bo będzie bezpieczniej. Ha. Nie wiem, Misiu, gdzie idziemy. Cieszysz się? Tak. Tak? To dobrze. Misiu, jak ci się podoba budyneczek? Ładny, ale jest zimno. Idziemy, więc biegniemy, no. I co, Misiu, podoba ci się? Tak? To na pewno? Tak, a tobie? Ładnie jest, no. I co, nie będziesz się doczekać kolejnej karteczek? Jestem ciekawa, co będzie. Jesteś ciekawa, co będzie. No, a ty nie? Znaczy, ty wiesz, ale nie wiesz, co ja wybiorę. Ja wiem, co będzie, no. Ale nie wiesz, co wybiorę. No, nie wiem. No, właśnie. No. Teraz mamy jeszcze trzy karteczki. Jeszcze trzy karteczki. Jeszcze trzy karteczki. Będzie widać na filmie, jak zmierzyłam tylko panem wzrokiem od góry do dołu. Będzie widać. Jeszcze zrobię takie chamskie przybliżenie, żeby było widać. Żeby było widać, że na pewno go przybliżysz, zmierzyłaś tak. Jeszcze taką muzyczkę. Czemu mi to robi? Nie wiedziałem, że rośliny potrafią mówić, Misiu. Widzisz? Nie dotykaj nas. Bardzo tego nie lubimy. Ty, tam jeszcze cena jest. Cena. A co to? Nazwa roślinki. Nazwa roślinki? Ładny ten ogród. Powiedzieli nam przed chwilą, mamy, czy robimy sesję. Nie, czy mamy zgodę na sesję. Czy mamy zgodę na sesję, a my nie mamy zgody na sesję. Ale my nie robiliśmy sesji, chciałam zdjęcie na Instagrama. Ale zrobiłem ci, Misiu.
No tak, no ale chodzi mi o to, że to nie była sesja przecież nie wiadomo jaka, tak? Tylko zdjęcie na IG. Dziwne. Nie? Się poczułem jak fotograf przez sekundę. No bo mówię ci, że ona może po prostu myślała, że ten, że nie wiadomo co robimy, nie? Ale patrz, sami chcą hashtagu. Tak, ale to właśnie mówię ci, że może ludzie tak reagują na kamerę po prostu. Jest się na aparat, nie? Ale to nie jest duży aparat. W ogóle. No Miszu, bez przesady. Ludzie nie noszą takich rzeczy normalnie. Nie, ale ładne miejsce ogólnie, no. Więc no. Kurczę, chciałem tam ci zrobić w tym zdjęcie, ale nie wyjdzie to chyba. I co, podoba ci się, Misiu? No. Tak, tutaj? Tak, pani mnie zdenerwowała tylko, ale no, spoko. Cię zdenerwowałem. I przez to tutaj niestety... Tutaj jest centralnie na tym. No. I przez to muszę nagrywać telefonem, kochani, więc tak to wygląda. Same się dotykają. Tak chodzi, żeby ich nie dotykać. Przepraszam. Proszę, no się mamy sobie na to. Więcej powinno być na coś, że są właśnie pozytywne, nie? Misiu, biorę magiczną teczkę. No. I losujemy. Dobra, to ja się odwracam. Dobra, wyciągaj łapki. Tutaj damy to, a tutaj damy to. No. Wybierz mądrze. No to jak była dwa razy pod rząd prawa, to teraz lewa. Czekaj, myślałem, że to wybierzesz. Dlatego specjalnie zrobiłem lewą. Nie masz już tak. Ale mówię ci prawdę. Restauracja, a tutaj było fast food. Dobra, taki restaurant jedziemy. No ty co zawsze. Cieszysz się? Miałam nadzieję, że będzie jedzenie. Jestem głodna. Mała. Mała. Pomachaj dla widza. Dzień dobry, witamy Wait. Po jedzeniu. Co Wait? To co zrobiłaś? Misiu, witamy po jedzeniu, smakowało? Tak, smakowało, najadłam ci bardzo, boli mnie brzuch. Ale niestety nie dało się zjeść wszystkiego, więc zjem potem. Gotowane karteczki? Tak. Tak? Ostatnie. Nie, przedostatnie. Powiedzieli, że ostatnie. Czyli ile jeszcze karteczek? Dwie. Ja myślałam, że jedna. Nie, dwie. Okej, okay. A ja się odwracam już. Ręce. 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 No dawaj. Daję. Kładę jej tak i tak. No, zaciśnij. Ta jest mniejsza. Tak, ta jest krótsza. Czuję, bo tam mi się nie mieści cała, jakby coś się nie jest ten. Nie wiem, czy co krótszą, czy co dłuższą. Zaraz muszę wyliczankę zrobić, bo nie wiem. Dobra, wypadło na to, że tą muszę wybrać. Wybrałaś na tą? Pokaż dla widza. Ale nie wiem, czy chcę tą. No to... Bo to jest... Bo była prawa, prawa, lewa. No to pokaż dla widza, zamknij oczy. A co ty uważasz? Ja nie mogę nic mówić, wybierasz ty. Dobra, nie, co tam? Chcesz to? Tak. No ale dobra, no co to ale? Zobacz. Eksperyment Gdynia. Czyli jedziemy oglądać eksperymenty. Tak. Fajnie, byłam tam kiedyś, jak byłam mała. Ale problem jest taki, oj no, że nie ma biletów. Oj. I trzeba do nich zadzwonić. O, jedziemy tutaj. Wolisz to bilet jechać? W sensie ja lubię jedno i drugie, ale jeżeli jest problem z biletami, pytanie jak będzie z miejscem na bilardzie, ale raczej wydaje mi się, że... Bilard jest w ogóle otwarty tak jak nie wcześniej? Powinno być. Patrzyłeś? Coś znajdę, w Faltomie będzie. Jedziemy do eksperymentu, a jak nie będzie biletów, to na bilard, tak? Mhm. Dobra. Dobra. Fajno? Nara. Nała. Misiu, pani powiedziała, że jedziemy, że można kupić od ręki, więc jedziemy do eksperymentu. Ja kontra Sandra. O, dawaj, dawaj, szybciej. A ja nie widzę. Lewo. Ale będzie S. Dlatego chciałam na małym.
Ej, to masz tyle. Tak samo jak ja, też 13. Ej, tu jest więcej tego, misiu. Ale dobre. Ej, zrobimy twoje odbicie. No? Jak to nie? Pompuj wadę, misiu. No kręcisz ty. No właśnie. No? 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 To nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. No wiem. No dawaj, psikaj. Coś ci nie działa, misiu. Nie umiesz psikać. O! 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 Ty, działa. No? Do traf? No? Dobrze. 14, 15, 92. Mogę ci podpowiedzieć. 53 chyba było. Tak? Nie, nie. Ogólnie wydaje mi się, że tak, ale to ja pamiętam, że ty coś mówiłeś 26 i nie wiem, no. To jesteś lepsza, misiu. Wiem. Jeśli ty film swój stwarzasz? Tak. No dawaj. No. Dwa razy kliknęłam. No to cofnij jedno. Czyli się przegrywasz? Nie, przegrywasz. To przyciągnie do siebie. Nie, kto strzeli gola przeciwnikowi. Serio? No. Aha. No. To przyciągaj ją do siebie. Nie działa, misiu. Musisz być zrelaksowany, pamiętasz? Jezu, czemu mi tak skacze? Mi też tak skacze. Ale nie jak mi. To chyba ty nie jesteś zrelaksowana. Ale trochę przepchałem na twoją stronę. Ty? No, ale tak. A ty w ogóle kto atak? Milimetry. Śmieszne, bardzo śmieszne. Co to, misiu, jest? Dziwne, nie wiem. Ja się boję. Chodź, musisz się zdenerwować. Ale się boję. No, czego? Nie wiem, że umrę. Baba czy chłop jesteś? Baba. Jak umrę? Czemu masz umrzeć do pełży? Uszy zatka. A jakieś wibracje się słyszy. A to jakaś muzyczka jest, nie? Czy nie? Tu też jest muzyczka, dlatego ci może tak wydawać. Ale ja też miałam wrażenie przez chwilę, że słyszę muzykę. Dawaj, siłacz. Jazda, jazda. Jazda, jazda. A gdzie ty widzisz, że się rusza? No po strzałce widać. No klincz, klincz. No bolą mnie ręce już. Klincz, klincz. Widzisz? 600 kilo jedną ręką. 66. Niemożliwe. Siły, bo 126, no, nie wiem, 383. Ja też nie wiem, skąd to jest możliwe w ogóle. O! O. Już lepiej. Ale i tak, to 360. Przekłamane. Patrzcie, tu jest takie łóżko, gdzie kolce wychodzą. To boli? Nie. Na pewno? Tak. Okay. Gotowa? No. Ale dziwne. Dziwne to? Proszę. Patrz to, nie? To jest no, twoje wada, uczy cię. Powoli. O, jest, ale na dupie dziwne. Dziwne, co? Na dupie. Czy nie? No, dziwne, strasznie. No. Szacun sobie dla wszystkich jeżdżą na wózku. Bo to jest pojebane, naprawdę. Jezus, się przestraszyłem, misiu. Ale co tam to było? No nie, 80. Zrobił właśnie. Jeszcze raz. A ja się boję ogólnie tak krzyczeć. Dawaj, dawaj. Jak ja pisnę. Dasz radę. 80 miałeś. No ale właśnie to jest dziwne. Mały miał 100? Niemożliwe, ja miałem 80. To jest, miał 100. Dobra, to dawaj, właśnie. Nie, no dawaj challenge. Ja się wstydzę troszkę tak. Dawaj, dawaj. I w końcu i tak nie weszło, bo tam dzieciaki stały, więc XD.
Co mi się jak było? Bardzo fajnie. Bardzo mi się podobało, szkoda, że nie możemy być dłużej. Pojedziemy jeszcze raz. Ale niestety jesteśmy ograniczeni czasowo ze względu na moją pracę. No jesteśmy ograniczeni ze względu na pracę, więc tak to wygląda, nie? No. No. Misiu, mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Wiem. Okej, oczy. Dobra, odwracam cię. Dawaj ręce. Podarła mi się jedna karteczka, ale masz dwie półki, poczekaj. Tu jest, wiecie co, widzowie? Wy bardzo dobrze wiecie, co tu jest. I tutaj też wiecie, co jest. To jest porwane, nie? Tak, nie. Dobra, co to? Nie porwane? To porwane. To porwane, chcesz? Chyba tak. Dobrze, to daj mi to, ale zamknij oczy. Już mogę? Możesz. Mogę zobaczyć? Tak. List? No, co to jest? Jaki list? W teczce masz. Napisałeś mi list? No. Żartujesz? No nie, zobacz, w teczce masz. Napisałeś mi list taki długi? No. Naprawdę? Naprawdę. O Jezu. Mam teraz czytać? Kawałek chociaż. Ale nie na głos. No dobrze, tylko nie popatrz. Mhm. Jesteśmy po całym dniu, było fajnie. I co, Misiu, sądzisz? Mi się podobało bardzo. Tak? Częściej, więcej takich dni. Więcej dni, więcej dni. Ja czekam też na swój dzień, Misiu. No to pytałam, czy chcesz. No nie na Dzień Mężczyzny, no ale czyli ogólnie czyli 30 września. No fajnie i fajnie. Nie ma było. Sprawy. No i git. Jak będzie bogatszy, to zrobimy jakiś lepszy content, widzowie. Tak, dokładnie. No. Jakiś paintball, go karty, inne no, takie rzeczy. Fajnie. No jak to nie, jak będzie bogatszy, to tak. No. No i co? Trzymajcie się i do soboty. Na 14.00 czy 13. Nie wiem jeszcze, ale do 14 albo 13.00. Pa! Widzu, nie bądź fajka i wpij na poprzednie odcinki. Siema, no!